To jedno z centrów handlowych w Moskwie. W środku bez problemu można kupić produkty z Europy, o czym przekonała się korespondentka norweskiej telewizji. To są perfumy Hugo Boss, są niemieckie. Nieco dalej znajdujemy francuską markę L'Oréal. Wiele firm z Niemiec i Francji nie zrezygnowało z obecności w Rosji. Płacąc w tym kraju podatki, pomagają Putinowi w finansowaniu wojny. Tak podsumowuje to Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemieckie firmy są drugim co do wielkości podatnikiem w imperium prezydenta Putina. Spośród 371 niemieckich firm pierwotnie działających w Rosji po wybuchu wojny nadal jest ich 262. Zerwanie tej przyjaźni dla Niemców nie jest łatwe, bo przez lata ta relacja owocowała tanimi surowcami dla niemieckiej gospodarki. W dalszym ciągu duża część tych firm próbuje tam pozostawać w nadziei, że kiedyś ta wojna się skończy i do interesów na jeszcze większą skalę będzie można z Rosją wrócić. Między innymi europejskie pieniądze sprawiają, że Rosja może już od 16 miesięcy finansować wojnę. Po blisko 500 dniach wojny niektóre państwa zachowują się tak jak na jej początku. Wciąż chętnie robią interesy z Rosją i mniej chętnie wspierają walczącą Ukrainę. Jak donosi niemiecki Bild, Berlin przygotowuje się do sprzedaży Arabii Saudyjskiej swoich myśliwców. To samoloty, o które wcześniej zabiegała broniąca się Ukraina. Niemcy wybrały jednak Arabię. Jest to kraj, który bardzo chłodno kalkuluje, bardzo pragmatycznie oblicza to, co mu się opłaca. I to chyba charakteryzuje te kraje handlowe, no a takim są Niemcy. Tymczasem Stany Zjednoczone planują przekazać Ukrainie amunicję kasetową do walki obronnej. Takiej broni od początku wojny używają Rosjanie. Berlin sprzeciwia się przekazaniu amunicji, tłumacząc, że Niemcy podpisały konwencję zakazującą stosowania takiego uzbrojenia. To jedno z centrów.